Cześć, mam na imię Kamil, urodziłem się w Cieszynie, w małym mieście na południu Polski. Moją największą pasją w życiu była muzyka, granie na gitarze elektrycznej. I tak naprawdę od najmłodszych lat zacząłem już grać, pierwszy na klasyku, później na elektryku. W wieku 20 lat wyjechałem za granicę, wyjechałem do Londynu, aby zarobić na nową gitarę, na dobry sprzęt, zostawiając swoją rodzinę, wtedy dziewczynę i studia. I robiłem wszystko, aby stać się gwiazdą rocka, aby mieć swój zespół, aby jeździć po świecie. I tak po jakimś krótkim czasie tak się stało. Kupiłem gitarę, kupiłem sprzęt, znalazłem zespół, zaczęliśmy jeździć po całej Europie. Zaczęliśmy grać z takimi ludźmi jak Satyricon, Marduk, Immolation, Behemoth, Suicide Silence, Tiamat. Było ich naprawdę dużo, tych kapel. No i to było to. Wydawało mi się, że to jest to, czego chcę. Wydawało mi się, że jest jakimś ponadnaturalnym, takim półbogiem, bo robiłem wszystko, na co miałem ochotę. Zacząłem nadużywać alkoholu, próbowałem amfetaminę, kokainę, LSD, różnego rodzaju dropy, marihuanę. Będąc w takich klimatach metalowych, robiłem już dziwne rzeczy. To znaczy, wiedziałem, że ta ciemna strona świata, taka duchowa, na pewno istnieje. Ja nie czułem w tym pokoju, nie czułem w tym naprawdę radości. Miałem dużo smutku i tak naprawdę jeszcze takiego kłamstwa w sobie. Będąc w południowym Londynie, zawołałem do Boga. Powiedziałem, że jeżeli jesteś prawdziwym Bogiem, to przyjdź do mnie, zmień to wszystko. Jeżeli po prostu jesteś, to pokaż mi, jak żyć. I że chciałbym, abyś stał się moim królem. I w pewnym momencie wypowiedziałem słowa: nie, nie, Jezus Chrystus jest moim Bogiem, a teraz. Moje ręce same zaczęły się podnosić do góry. Ja usłyszałem taki głos, który powiedział do mnie: nie opieraj się tam, bo to jest dobre dla ciebie. I poczułem jakieś wyładowanie elektryczne na mnie. Moje całe ciało zaczęło się trząść. Ja padłem na ziemię. Zacząłem szlochać i płakać. I po krótkim czasie, nie wiem, po 5 minutach, poczułem taką radość i taką wolność. I pamiętam, że na drugi dzień, kiedy się obudziłem, kiedy chciałem sprawdzić też raz, kiedy powiedziałem Jezus, moje ciało zaczęło się trząść. I wiem o tym, że inne słowa nic nie powodowały, ale kiedy mówiłem Jezus, moje ciało całe zaczęło trząść się ponownie. Wylądowałem w takim kościele w centrum Londynu, w Hillsong Church. To był taki młody pastor, który powiedział, że jeżeli chcesz oddać swoje życie Jezusowi, to podnieś rękę do góry i Duch Święty cię dotknie. Pamiętam to bardzo dobrze. Kiedy to zrobiłem, kiedy zacząłem podnosić rękę do góry na chwałę Bożą, to, że oddaję mu swoje życie. Duch Święty tak mnie dotknął, że ja padłem na ziemię, moje usta się otworzyły, leżałem na brzuchu i zaczęły ze mnie wychodzić demony. To było z 8 albo 9 okrzyków potężnych. One trwały po 12-13 sekund. Ja z ledwością podniosłem się i wtedy poczułem, że coś we mnie po prostu zostało rozwalone. Ta ciemność została wypędzona. Byłem wszystkiego świadomy. Pamiętałem, co się działo. I od tamtego dnia wszystko zaczęło się zmieniać. Ja nie muszę już pić alkoholu, nie muszę się upijać, nie biorę żadnych drogów. Nie jestem związany pornografią. Przestałem przeklinać i to wszystko stało się po prostu tak. Znalazłem swojego tatę. Moi rodzice rozstali się, kiedy miałem 6-7 lat. Wybaczyłem mu wszystko, powiedziałem, że go kocham, powiedziałem, że chcę mieć z nim relację. I wcześniej bym sam tego nie potrafił zrobić, ale Bóg dał mi taką odwagę, taką miłość, że dla mnie to było proste i oczywiste. Moja relacja z rodziną się zmieniła. Zacząłem ich kochać, nie musiałem udawać nikogo innego. Wysłałem wiele wiadomości do swoich starych znajomych i przyjaciół. Chciałem ich przeprosić za to wszystko, co robiłem, za to, jakim byłem kłamcą i jak bardzo ich zraniłem. Zrezygnowałem również z zespołu. Powiedziałem, że nie chcę już grać w takich klimatach. Wiem, że Bóg istnieje. Powiedziałem chłopakom wszystko, co się stało. Jakie miałem doświadczenie z Bogiem, żywym Bogiem. Bóg uwolnił mnie, uzdrowił z wielu dziwnych chorób. Miałem problemy skóry, problemy ze sercem, czy z oczami, czy z wątrobą, czy z kręgosłupem. Kiedy Bóg mnie uwolnił, uzdrowił, pojawiło się takie pragnienie w moim sercu, aby robić to samo dla innych ludzi, którzy są w takiej potrzebie. Zaczęliśmy wychodzić na ulicę i ja widziałem wiele uzdrowień, wiele uwolnień ludzi, którzy mieli z tym problem. Jeżeli czujesz jakiś lęk, jeżeli czujesz się odrzucony, jeżeli jesteś chory bądź zdemonizowany, napisz lub zadzwoń do mnie. Oto jest mój kontakt.